Całe życie jadłem burgery o standardowej cenie, no bo wiecie, idziecie sobie do takiego maczka i bierzecie coś od 5 do powiedzmy 25 zł. Ale wyobraźcie sobie, że w Polsce są miejsca, gdzie kupimy burgera za 100 zł, albo za 200 zł, albo nawet za 1000 zł. Zastanawialiście się, co może znajdować się w takich burgerach, że są takie drogie? No w sumie, ja też się nie zastanawiałem. Dlatego widzowie, dzisiaj sobie to sprawdzimy. Ale zanim dojdziemy do miejsca z najdroższym burgerem w Polsce, to musimy zjeść te najtańsze do porównania. Dlatego w pierwszej kolejności przyjechaliśmy sobie do Max Burgera, żeby tutaj zjeść najtańszego burgera, jakiego sobie możemy kupić, bo tutaj jest nawet tańszy niż McDonald's. Serio? Serio, tu jest tańszy niż w McDonaldzie. A w ogóle Szymek nawet nie wie, co dzisiaj będziemy robić. Ej, ale wiesz, że będziemy dzisiaj jeść burgera wartego 1000 zł? A to każdy dostanie po tysiaku, czy znaczy, burgera? Ukroimy z tego jakoś. Widzowie, ten film musicie obejrzeć do samego końca, bo podczas podróży dostałem informację, że szef kuchni, w której przygotowują dla nas burgera, nie spał dosłownie od 2 dni, by go dla nas przygotować. Dodatkowo 30 tysięcy lajków i zamawiamy pizzę za tysiaka, więc zjedźcie sobie tam na dół, walnijcie lajka, suba i zaproponujcie, co jeszcze za tysiaka możemy sobie zjeść. Dobra, okazało się, że inflacja i zwiększyli trochę ceny. Dlatego po najtańszego burgera skoczymy sobie do Maka, bo jest tam taki burger jeden ukryty dosyć mocno za dosłownie 3 zł. Tutaj jeden kosztował niestety 5, no dlatego troszeczkę więcej. Podczas gdy zamówienie w Max Burgerze się procesowało, obok zauważyliśmy Maczka, więc postanowiłem sobie tam pójść i sprawdzić, czy jest tam coś o znacznie niższej cenie. Dobra, mamy już wszystkie burgery w takim razie. Słuchajcie, udało mi się znaleźć burgera najtańszego prawdopodobnie w Polsce za 4,90. Jest burger z McDonalda. Jest to po prostu cheeseburger, ale bez ser. Za ser musicie dopłacić 60 groszy. Tak w ramach ciekawostki. Jeszcze tutaj cheeseburgera innego. Co smakujecie? Smakuje burger, to jest dobry. Dobra, w takim razie pora spożyć najtańszego burgera w Polsce. Znajduje się w nim mięso, cebula i ketchup i musztarda. Właśnie, porównajmy. No wygląda macie... o wiele lepiej. No nie, no znacznie jest lepiej. Macie tu sałatę, macie inny sos, macie grillowane mięso. Zobacz na mięso. No. Dobra, smacznego. No mi mięso z Maka smakuje. Wiem, że to jest głupie, ale mi smakuje. A teraz zobaczmy sobie tego drugiego hamburgera za 5 coś. No szczerze ma znacznie więcej smaku. Ja to pewnie przez tą sałatę. Pewnie przez inny sos i pewnie przez to, że mięso jest grillowane, a nie jakoś takie opiekane. Złotówka taką różnicę robi, to ja się boję, jak będzie smakował ten burger za kafla. Wiecie, co tam będzie? Ja tylko wam powiem dwie rzeczy. Akurat tego nie będzie. To po co właściwie mamy to jeść? To będzie moja. Biorąc coś jeszcze za złotówę więcej, mamy kurczak burger junior. I to jest po prostu zwykły burger z kurczakiem i to mięsko wygląda w sposób taki, tu mamy trochę z... Więc myślę, że na plus. Ej, on jest zajebisty. Za 6 zł coś takiego dobrego, to jest niesamowite. Próbuj. Ja dziękuję, sobie. Bo ja już jestem najedzona. Szymek jest enjoyerem tych kurczak burgerów. Tylko, że ja aktualnie jestem po założeniu 2 pierścieni na zębach i mnie wszystko boli. A trzeci pierścień masz w dupie. Nie, na siurze. Weźmy jeszcze cheeseburgera. Cheeseburger jest za 5,50. Mamy to samo co w hamburgerze, tylko że tu mamy ser. No nie no. Z tych wszystkich najtańszych? Ten. 1,5 złotego różnicy, a robi robotę, naprawdę. Dojechali na stację, trzeba zaparać. O moja dupa. Jak ci się spało? Super. Super wyglądasz. Tak? Jakbyś spała właśnie. O, dobrze, że myjesz, stary, bo ja nie umiem. Byłem auto parę dni temu i nasrane wszędzie. Niesamowite to jest. To jest taki ból teraz dla mnie. Nigdy nie czułem takiego bólu w życiu. Nie ma większego bólu niż jak od razu po myciu auta, tak ci na nie nasa. Też siedzi i tankują samochody. Ty, a jakbym naszczał do baku, to co by się stało? Ale byśmy czuli chyba opary wszędzie tego. Podgrzewane szczoki to jest najgorsze, co może być, stary. A skąd wiesz takie rzeczy? Ktoś chyba u mnie na siłowni się z saunie szczał. Niemożliwe, żeby tak śmierdziało na całą łazienkę na siłowni. Czy kiedyś do czajnika? Nie, ale w czajnika mogę co innego. Jesteście głodni? Nie. No to dobrze, bo ja też nie. Wypakujemy sobie rzeczy. Zarezerwowałem niby fajny apartamencik. I powiem wam ciekawą historię. Mianowicie kiedyś miałem z tymi ludźmi problem. Bo zarezerwowałem apartament, żeby zrobić sesję dla mojej marki ciuchów, której na razie już nie prowadzę w tym momencie, ale będzie reaktywacja niedługo. Dla tych, którzy chcą sobie coś kupić, no to jeszcze się nie da, ale będzie się dało. Tak czy siak, zarezerwowałem to wtedy jeszcze przez Airbnb. No i ci ludzie nie chcieli mi oddać pieniędzy. I naprawdę były duże batalie tam do supportów zagranicznych dzwoniono. Było telefonicznie i tak dalej. Zarezerwowałem apartament, który jest
od tych samych ludzi, gdzie chłop i baba byli takimi typowymi Polaczkami. Co zabawne, Booking i Airbnb mają swoje regulaminy. No i właśnie sytuacja wygląda tak, że oni mają jeszcze dodatkowo swój regulamin. Nie dość, że my musimy zapłacić, jeszcze trzeba im kaucję dodatkową zapłacić i trzeba jakąś dodatkową umowę podpisać i tak dalej. To jest masakra jakaś. Jadąc zjeść burgera tej wysokiej klasy za 30-50 zł, myślałem sobie, że skoro w nim mamy aż tyle składników, tyle dopracowania, jakieś totalnie powalone rzeczy w środku, to co będzie w tym za kafla? Nie, może jakiś złoty burger? Ta, diamentowy, jak z Minecrafta. Cześć, Bartłomiej. Wiesz, co dzisiaj będziemy robić ogólnie? No właśnie nie, bo nic nie wiem. Bo generalnie dogadany jestem z jedną burgerownią fajną. Zrobią nam burgera za 1000 zł. Za kafla będziesz burgera dalał. Ja będę... O, ty też będzie. O, dobra. Podoba mi się ten odcinek. Ogólnie to wzięliśmy sobie, zaparkowaliśmy tutaj na jakimś wydupiu, daleko od w ogóle miejsca, gdzie będziemy spanko mieć. Znaczy daleko, 2 minuty. Ale to jest totalnie popalone, bo wzięliśmy właśnie sobie ten apartament i babka po prostu zamiast nas puścić na parking, powiedzieć dokładnie, to ona do mnie tak: jeśli pan się zdecyduje na parking, 200 zł za 2 doby, to żebym zadzwonił i ona mi pokaże, gdzie wejść. Jak ja się nienawidzę prosić. Dlatego zaparkowaliśmy gdziekolwiek i zapłacimy parkomecie. Parkometrze. Parkomacie. Jak to się mówi? A, Szymek ma dużą walizkę, bo musiał zapakować swoje duże ego do niej. Ej, no ładnie. Drzwi zamykamy. A to tyle, to jest taki malutki. Czyli oni śpią na podwójnym łóżku tutaj, a my śpimy na pojedynczym. Znaczy no, tak, dokładnie. A, tak, tak, tak. Tutaj w trójkę śpimy. Tak, ja Szymek. Ja już spałem z Filipem, ty spałeś z Filipem. Więc Filip może po środku i jest Elo. Zajebiście, mi się wydaje, widzowie, że... Wow. Bartłomiej, co tam montowałeś? Filmy na Yoshi, ale gry? Chciałem, ale zobacz. Kurde, Fight Club, pozostało 20 godzin. Ale w ogóle widzowie, bo ja zapominam to reklamować, ale nie wiem, czy wiecie, prowadzę też kanał z gierkami. Będziecie go mieli tutaj w karcie na górze. No i co widzowie, dodaję różne gierki, a w sumie nie reklamowałem, bo tu kiedyś był Yoshi, ale Roblox. I nie chciałem, bo mi było wstyd wam tutaj reklamować. Ale teraz jak są tam inne gierki, to w sumie możecie sobie wbić, bo może znajdziecie coś dla siebie. Dziękuję. Jesteście głodni, czy nie? Zależy, chyba że chodzi o takiego burgera. Tak, znaczy nie, na razie musimy zjeść burgera średniej półki. To ja nie jem burgera średniej. A, no to nie. Ja już jadam burgera średniej półki. Tak? No. Aha. Ale ja zjem sobie chętnie. Idziemy sobie teraz na burgera takiej średniej półki, że tak powiem. Patrzyłem na menu, są tam nawet burgery za jakieś 50 zł. Mają taki sznyt. Totalnie doj***ane w środeczku, więc zobaczymy sobie. O tyle dobrze, że jesteśmy dosłownie obok centrum, bo sobie robimy spacerek mały. No i co? Za 3 minutki będziemy już na miejscu. I przychodzili obok nas panowie w szalikach. Dobrze, że nie mieliśmy jakichś barw, których nie lubią. Dzięki temu żyjemy i dalej mamy zęby. Znowu dom pogrzebowy, a tam też były usługi pogrzebowe. Dużo ludzi umiera w Poznaniu, że musicie mieć 10 domów pogrzebowych tak, na jednej ulicy. Tak, to prawda. Właśnie ja tylko bym chciał przypomnieć, ostatnie PGA, jakbyśmy tutaj rok temu, no to prawie 3 było martwych influencerów, że tak powiem, po jednym afterze, więc... I to w sumie jakieś 200 metrów stąd, więc te 3 osoby ty znasz, więc no. A jedna straciła kurtkę tamtej nocy. I nie tylko kurtkę. Mamy już żarcie. Przy okazji wielki test piwa Makowicza. Zdrowie na budowie. Chcesz spróbować? No. Dobra, próbujemy w takim razie. Ale wygląda solidnie. No nie, no w środku mamy dużo rzeczy. Mamy sosik, mamy jalapeno. Tutaj są chorizo, tak mi się wydaje. Mamy tego rozbifa. Rukola chyba tu jest? Ser. Bardzo dużo rzeczy. Strasznie dużo smaków różnych. 7 na 10. Wiedziałam. Mogę gryza? No, wiesz. Jest git. No. Też bym dał 7 tam. Aha. Daj Bart, ja twój. Zobaczmy, to jest bekonik. No, trochę tutaj, trochę dupną. Co, to jest jakiś ostry? No, jalapeno tu jest, ale jest dobry, naprawdę. Po zjedzeniu jestem giga usatysfakcjonowany, tak szczerze. W sensie, naprawdę bardzo dobra. Tylko te muszki tutaj latały. No, ale taka pora roku niestety, trzeba się przystosować. Albo je wymordować. Macie miotacz ognia? Ja mam po tym burgerze w pysku miotacz ognia. Ja będę latał do kibla, na rynek chcieliśmy przyjść i wylądowaliśmy na Dedaście dwójce. Tam jest ten, site A. Fajnie, to jest, zajebiście. Tam splętować idziemy. Szukamy sklepu elektronicznego, ale chyba go tutaj nie ma.
Dobra, więc w kwestii tego burgera za kafla dostałem informację, że tam dzisiaj pani, czyli w sumie no, mogę zlikować, siostra Isamu ogólnie tym się zajmuje. I jakby przez to, że też Isamu teraz będzie na PGA również i widzimy się z nim na przykład jutro, no to ona w tym samym czasie właśnie ogarnia nam tego burgera za kafla i właśnie dzisiaj specjalnie pojechali po składniki, żeby kupić nam je. Będą tu totalnie powalone składniki, więc ja się nie dziwię, że dam kafla za tego burgera. Jestem ciekawy, jak to on będzie smakował. Specjalnie też w ogóle sprowadzili jakiegoś szefa kuchni, więc myślę, że będzie ciekawie. No i przy okazji zjemy sobie w gigabule, więc to w ogóle będzie też takie, myślę, że fajne przeżycie. Będziemy jeść w tym pierwszym food trucku, którego mają, no i będziemy właśnie tam ogarniać sobie inne rzeczy. Na koniec dnia poszliśmy po parę potrzebnych rzeczy, bo kolejnego dnia miało odbyć się PGA. Ruszyliśmy od razu do apartamentu, bo kolejnego ranka mieliśmy zjeść burgera za kafla i spotkać się samą. Mamy dzień drugi, a ja u Barbera byłem, patrzcie, jak ładnie wyglądam dzisiaj. No i co? I gówno, idziemy sobie zjeść śniadanie, a później jedziemy do Gigabuły, bo tam czeka na nas burger za 1000 zł. I samu czeka na nas na PGA i na stoisku Monday Games. I pójdziemy sobie pograć z nim, zbijemy piąteczkę. My się może zobaczymy. No z Szymkiem lubimy takie rzeczy robić czasami. Co? Szymek wali konia. Twój stary wali konia. Więc plan jest taki, ty zostawiasz lajka i suba, a my idziemy sobie coś zjeść. Później idziemy na burgera za kafla, a później idziemy się spotkać z Isamu. Smacznego dla tych, co jedzą, a dla tych, co srają też. Dojechaliśmy! Będziemy jeść zaraz burgera za kafla, ale już się mega cieszę. Czego już odpierdolić, bo jestem głodny. Dolibyś mi pałę. Patrz, widzowie, wypłaciłem pieniądze na tego burgera specjalnie. Mamy kafla. A Gigabuła znajduje się tutaj właśnie przed nami. W fajnym miejscu, tutaj mamy... rzeczywiście, tam jest fajne miejsce. W ogóle dostałem informację, że najlepszy kucharz będzie nam to robił, więc kurde. Za to też prawdopodobnie trzeba będzie właśnie w tym tysiaku uwzględnić. Nie, no fajnie. Gorzej jakby ktoś niedoświadczony robił coś z takich właśnie składników, po które oni w ogóle jeździli wczoraj przez cały dzień. Ej, co jeśli nam burger za kafla nie zasmakuje? W sumie ja sobie kupię drugiego. Marty, widzisz co tam mają? Boxery. Jak je więcej daję ci suwę. Ale jak ty... Co to za ustalanie zasad, kiedy ja już trzymam ci rękę? Niech będzie. Co, coś ja sobie podoba, czytam i normalnie aż się zrobiłam głodna. Są no, takie dobre ja filmy. Też, ja też mega głodny jestem teraz. To jest mięso dla nas na burgera? Tak. A to on będzie taki wielki? On będzie ogromny. Ja nie wiedziałem, że aż taki wielki będzie. Ej, dobrze. Ej, to chyba się jednym. To proszę bardzo, ja bym chciał zamówić burgera za kafla równego. Proszę przeliczyć, czy jest. Przeliczymy. Mi się wydaje, że jest, ale no. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, dobrze. Całek. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki. A co tam będzie w środku ogólnie, bym się tak spytał? Dużo wołowiny, będą trufle, będzie bekon, będzie dużo cheddara, będzie ser camembert, będzie wszystko oblane sosem serowym. Oczywiście warzywa w dużej ilości. Na takiej wysokości może skończymy. Ja, dobra, zajebiście. Pójdziemy na PGA rozdawać ludziom ten. Rozdawać ludziom burgera. Też mi się tak wydaje, no. Dobra, tymczasem Bartłomiej. Trzeba zakład o stówkę nasz dokończyć. To rozgrzeweczka jako pierwszy, kto? Ty walisz. A ja tu zeszła mi. Ej! Aj, będzie. Gratuluję w takim razie. Ale ja i tak mało, ja muszę pokazać drzemie. O kurde! Dobra, to ja Dobra, 8-6. 8. Dobra, to zdecydowałeś tą zabawę. Gdzie nas nienawidzą? Bo zablokowaliśmy możliwość zamawiania przez to, że nasze burgery zajęły cały ten fragment do smażenia. Nie wiem, jak to się nazywa. I pan zdenerwował się i powiedział k***ba i poszedł. Kiedy teraz widzowie się zlurowały i zrobimy tak, będą chcieli zdjęcia, więc kto w bokserze walnie więcej niż 300, ten będzie mógł zdjęcie walnąć. Dobra, robimy content. Siema. Siema. Witam. Siema. Zdjęcie jak w bokserze 300 walniesz. Dobra, mogę. Chodź, dajcie mi pozwolenie na nagrywanie was? Tak. Dobra, no i zajebiście, czyli mamy to. Kto walnie 300, ten może zdjęcie, kto nie walnie, ten nie. 300 czy więcej? 300 plus, dawaj. Dawaj, kawał. Nie! Dobra, nie. Git, ty możesz. Zajebiście. Dawaj. Nie może niestety. No. Ja
Dobrze, zajebiście. 300 wystarczy. 600. Przecież tak patrzę na ciebie i 400. Nie no, dawaj 300, no. 600. Nie no, dupnie. Nie no, ty. 625, dobra, zajebiście. Dobra, byś nie wiedział, że są drugi. O, zajebiście. Dawaj, drugi ryc. Dobrze, Rudy, zajebiście. Rudy! Rudy! Czemu zlurowałeś wszystkich? Przyznaj się. Czemu żeś zlurował wszystkich? Nie wiem. Zostałem zawołany. Zobaczmy, co tu się dzieje. Na razie drugą warstwę. Druga warstwa. Jeszcze zostały nam dwie. Czy jest jeszcze mega bekonu? Ej, ale to jest solidne i ja pierdzielę. Co, za ile to będzie gotowe mniej więcej? Sądzę, że 10 minut. 10 minut! Dobra, zajebiście. Dobrze, że są tutaj toje obok. No, dobrze są, to prawda. Mamy do was jeszcze wiaderko frytek, nie? Nie no, was odkleiło chyba, co? Ja nie mogę. Weźcie, wprowadźcie takiego burgera za kafla tutaj do menu i moim imieniem nazwijcie, błagam. Teraz wejdźcie, widzowie, na Instagram i samu i tam przyspamcie mu solidnie, że ma być taka opcja. Ja ją widzę, o, gdzieś tutaj. To można na przykład w górę sedać, albo tutaj dopisać można bardzo ładnie, więc proszę napisać do niego. Może będzie taka pozycja. Złoto to jeszcze jest? Dobrze, dobrze, dobrze. To złoto ma taki zapach cynamonowy. Ja robiłem z tego złote jabłko z Minecrafta. Jakie to jest potężne! Do takich filmów warto, widzowie, subskrybować ten kanał. Zostawcie suba, zostawcie lajka. My będziemy wcinać powiedzieć, krójcie sobie. Słuchajcie, bo nie tylko coś, ale musicie spróbować tego, co zrobiliście. Jak macie chwilę, to zapraszamy, bo... No właśnie zajmuję się teraz tym twoim burgerkiem, ale... To możesz na chwilę może poczekać jeszcze, dobra. Nie? Musicie, naprawdę. No już przekroiliśmy, ten przekrój wygląda... Już przekrój wygląda solidnie, no. Ciężko będzie to zjeść normalnie. Zrobię tak. Na pewno to jest zajebiste. Przysięgam, jak ludzie robią takie duże rzeczy, to zazwyczaj to smakuje źle. To smakuje, jakbyście we wszystko wkładali tyle serca, ile w takiego normalnego burgera. Jest totalnie zajebiste. Torcik, pyszny torcik, piękny. Zapraszamy częściej na takie burgery. Oczywiście. Jeśli lubicie takie wyzwania, nie ma problemu. Jak najbardziej, ja wczoraj spać nie mogłem. Zapiekanka za 1000 zł jeszcze jest gotowa, nie? Czy jest szansa, żebyśmy zrobili zapiekankę za 1000 zł? Wszystko jest możliwe. O, jedzie szef! Witamy szefa. Ten jak wymyśli, nie? ja ugryzę. Nie masz to wszystko jeszcze. Chyba cały kawałek jest dla ciebie. Ze złota. To jest ciężkie jak noworodek. Próba smaku. Ja słyszałem, że tutaj noce nieprzespane przez to, żeby tutaj to zrobić, jakoś wymyślić dobrze. No, szafa dzisiaj nie spał. Guncel mówi, muszą być płatki złota. Narzucił ten, ale nie powiedział, co dalej musi być zrobione. Wszystko w jednej szafa musiał zrobić. Nikt się nie chciał podjąć, wiesz o tym? Serio? No, a wy w food trucku tak. A dobra, lecimy. To jest szafa od zadań specjalnych, człowieku. No. Jak się nie chcieli podjąć, to nie wyjdą z miejsca, w którym są. Dokładnie. Weź zrób pozycję specjalną burger za kafla. Ja ma ile go robiłeś czasu? Niecałą godzinkę. Nadal się opłaca. Dziękujemy serdecznie tutaj za przyjęcie wyzwania od nas. Zjedliśmy niesamowicie zajebistego burgera. No i co? Teraz będziemy sobie go kończyć. Na później lecimy na PGA. Fajne stoiska są, no to trzeba. Wpadnę, oczywiście, będzie wpadane. Do widzenia. Smacznego. Pamiętajcie, jak chcecie zamówić sobie tutaj tego burgera, to dzień wcześniej trzeba pisać. Jak za kafla, to praktycznie dzień wcześniej napiszcie. Jak chcecie za darmo, to wystarczy, że pobijecie rekord na Boxerze 940. Przyjedź, pobij rekord i smacznego.